Co wyróżnia Trusted Doctor, to są trzy główne rzeczy. Pierwsza to jej międzynarodowy network lekarzy. Są to liderzy z najlepszych szpitali uniwersyteckich na świecie. Moje doświadczenie z Trusted Doctor zaczęło się, kiedy mój ojciec zachorował na raka wątroby. Odbijał się od kolejnych lekarzy i nie potrafili ani postawić dobrej diagnozy, ani nie potrafili przede wszystkim podjąć się leczenia. Ten kontakt, możliwość skontaktowania się z lekarzem i wykorzystania Trusted Doctor była przełomowa w leczeniu mojego ojca. Zarówno pacjent, jak i jego rodzina w różnych częściach świata wręcz może uczestniczyć w takiej konsultacji. Ponadto lekarze mogą konsultować pacjenta równocześnie, czyli w skrócie mówiąc, to może być takie konsylium onkologiczne. Czyli w moim odczuciu ta platforma pozwala na dobry kontakt lekarzy ze sobą, a równocześnie z pacjentem. Druga kwestia to platforma do wirtualnej medycyny, która zawiera cały holistyczny wachlarz narzędzi do nawigowania pacjentem. Trusted Doctor wrócił do nas z listą różnych lekarzy, do których możemy się udać na konsultację wideo. Dość szybko dostałem feedback z powrotem. Bardzo szybko mieliśmy umówioną wizytę. Pomogą oczywiście tacie. Platforma w moim odczuciu bardzo dobrze spełnia swoją funkcję, bo ułatwia pracę lekarzowi, a równocześnie daje wszystkie możliwości w kontakcie z pacjentem, czyli i możemy porozmawiać i zobaczyć, jak pacjent wygląda, jak się porusza, jak mówi, co w onkologii jest szalenie ważne, ocena stanu ogólnego, stanu sprawności. Analiza dokumentacji, to wszystko mamy w ramach platformy. Ostatnim aspektem Trusted Doctor jest nawigacja pacjenta, gdzie dedykowany case manager prowadzi pacjenta przez całą ścieżkę leczenia. Dostaliśmy kontakt do świetnego lekarza, który potem jakby podjął się też leczenia taty i pomógł. To też dla mnie przełomowe i bardzo ważne było to, że był taki wsparcie. To może pozwolić pacjentowi, który ma nawet te pierwsze objawy, ma krwioplucie, że on połączy się z lekarzem przez platformę i szybko się dowie, co się dzieje i co powinien zrobić. W czasie takiej wizyty online można by pacjenta naprawdę bardzo szybko pokierować na właściwe ścieżki, żeby uniknął tego zbędnego krążenia na tym najniższym poziomie organizacji naszej ochrony zdrowia. Uważamy, że nawigacja pacjenta jest kluczowa, gdyż pozwala ona na bardzo kompleksowe podejście do leczenia pacjenta.